Siemann Koldziska z tej strony Metsu i witam Was w webapie FIFA 20. Pojawił się dzisiaj o godzinie 19, więc warto otworzyć paczki powitalne, które oczywiście mi przysługują, bo klub mam od listopada 2014 roku, więc trochę stażu już w tej grze mam. Chociaż w sam tryb Ultimate Team w poprzednich latach nie grałem za dużo, ale tak jak zapowiadałem na start, chcę się w niego pobawić w FIFA 20. Wybieram tutaj narodowość Niemcy, zobaczymy, kto nam pojawi się w tych paczkach. Znaczy nie paczka, tylko w tym początkowym składzie tutaj będzie trzech, bodajże złotych piłkarzy z Niemiec. No tutaj mamy pierwszego Baumgartla oczywiście wszyscy będą pewnie nieświecący, tak jak zawsze do tego Serdar, no i oczywiście Fulkruk. No żaden z nich nie jest jakiś fenomenalny, chociaż ten Baumgartl może kiedyś do jakiegoś budowania składu się przyda, kto wie. Liga Holenderska, obywatelstwo niemieckie całkiem przyjemne połączenie. Mamy też Polaka, rodaka Żynela. Który nie jest najlepszym bramkarzem, i też nie zamierzam go raczej wymieniać. Może sobie jakiegoś napastnika pozyskamy na 4 mecze, no bo oczywiście też da się wypożyczyć na więcej meczy, no tylko trzeba pozyskać wtedy gorszego zawodnika, bo widzicie na przykład kawani z niższym overallem. Można już go na 5 spotkań wypożyczyć, Pogbe na 5, takiego Rakiticia nawet na 6 spotkań, chociaż z tym tempem, no to nie najlepiej wygląda, ale ja chyba jednak skuszę się na napastnika. No i weźmiemy Polaka rodaka Roberta Lewandowskiego, który dostał niezasłużony downgrade. Powinien dostać nawet upgrade po takim sezonie, a on jemu obniżyli ocenę, mimo iż miał fantastyczne liczby. No ale kto by tam i jej zrozumiał. Tutaj mamy początkowe stroje do wyboru. Myślę, że wezmę sobie te Petrolera, no bo nic tak naprawdę ciekawszego tutaj nie ma. I zobaczmy, może tutaj będzie coś lepszego. No też szału nie ma, takie bardziej stroje dla kontrastu. Mamy dużo białych. Najciekawsze są chyba albo te Sendai, albo Alfa Tech Weźmiemy te Fatech, bo mi się te dodatki podobają do tego białego. No niestety nie ma tutaj Grecji, więc musimy brać coś innego. Wezmę sobie może takie FC Porto. Ok, i już wszystko ustaliliśmy. No i możemy wchodzić do web appu FIFA 20, oczywiście. Rzadki strój jako nagroda lojalnościowa. Co tam będzie dalej, zobaczymy za moment. Kolejny rzadki strój. Cztery paczki zawodników, to mi się podoba akurat. Czy jeszcze coś jest? Tak jest. Paczka wypożyczonych piłkarzy. Premia 1000 monet przez 10 spotkań, nie mogę z żadnego meczu wyjść. Nagroda za codzienne logowanie 2500. Chyba lepsza mi się nie mogła trafić. Napiszcie, co wy mieliście w tej nagrodzie za logowanie i przejdźmy do paczek. Mamy do otworzenia 5 paczek. Cztery to takie za lojalność, no i jedną z piłkarzami do wypożyczenia jest tutaj Vinicius, Van Dijk i Sancho. Każdy pewnie otrzyma taką samą paczkę piłkarzy wypożyczonych, więc tutaj nie ma się co jarać. Chociaż do tytułu można by dać, że trafiłem Van Dijk'a, ale by było. No, ale to by nie było fair, więc takiego czegoś na pewno nie będę robił. No i spoko, mamy te trzy karty. Przydadzą się na pewno na sam początek, bo tam każda karta jest na wagę złota. I zobaczmy, kto tutaj będzie w pierwszej paczce, takiej normalnej Kandrewa. Okej, okay, to jest naprawdę niezły piłkarz. Gdyby miał trochę więcej tempa, albo byłby na przykład na środkowej pomocy ofensywnej, to byłby bardziej grywalny, ale niestety na prawej pomocy z takim tempem to nie ma zbytnio czego szukać. Trafiliśmy do tego środkowego obrońca z drugiej Bundesligi. 35 tempa. Wow. Nie wiem, jakbym nim biegał w tej Fifie, no ale wolę tego nie testować. Lepiej się go szybko pozbyć. Patrzymy teraz. Następna paczka. Renan Lodi. Jak na sam początek naprawdę fajny obrońca. Dużo tempa w miarę, 84 jak na bok to jest chyba wystarczająco. Popularna narodowość, popularna liga. Za Quixel na pewno nie pójdzie, coś tam z niego może uda się wycisnąć. No bo, no, doczkal czy Palacios, no to nie są najlepsze trafy, chociaż z ligi argentyńskiej może do jakiegoś SBC się przyda. Czasem ci Argentyńczycy bywają przydatni. I czas na kolejną paczkę zawodników. Kolejny świecący, no tym razem nie, Foster. 80 overalla, Overallowo dobrze, no ale poza tym no, słaba paczka. Pasza bez tempa, Hunt z drugiej Bundesligi, Wolfi Eichrem z Ligi Norweskiej, no to już w ogóle jest dramat. Leo Jardim, no jak na srebrną kartę, to powiem wam, statystyki na bramce ma kozackie. No ale kto użyje srebrnej karty? Może ktoś będzie chciał go na sam początek, kto wie? I ostatnia paczka, kto będzie w środku? Van Anholt! No w każdej edycji na samym początku grać on na pewno potrafi, więc ta karta może być coś warta. Do tego Ginter, Leo Baptiston i Fofana. No ten Fofana poza strzałami no to taki w miarę grywalny, no ale przydałby mu się trochę lepsze cechy, taki typowy środkowy pomocnik bez niczego specjalnego, ale na sam start gry może byłby nawet użyteczny. Planowałem zrobić skład z Bundesligi, ale po tych trafach nie wiem tak naprawdę w jaką ligę jeszcze pójdę. To się przemyśli. No i zobaczycie na odcinkach już normalnych z Ultimate Team. Co zdecydowałem, możecie napisać, co wy trafiliście. No i życzę powodzenia, jeśli ktoś nie otwierał paczek, oby wpadł wam jakiś Ronaldo albo Messi. W tym materiale to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia już w pełnej wersji gry na jej akces.